Ten znak drogowy uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenia rejestrujące. O miejscu. Dobrze. Są dwie bardzo podobne definicje, natomiast odnoszą się do dwóch różnych znaków. Jeżeli mówimy o odcinkowym pomiarze, Prędkości. Tu są takie dwa foto, aparaty, to odcinkowy. Również mówimy o urządzeniu cyfrowym, ale nie mówimy o miejscu, tylko o odcinku drogi. A to ta definicja o miejscu dokonywania pomiaru za pomocą takiego urządzenia jest do fotoradaru. Też taki nieinformacyjny, też taki niebieski, tylko że tam będzie to, co Państwu mówiłem, najdroższy fotograf w mieście. Nie? Tam wtedy, wtedy zobaczycie, że, <laughs> że tam jest. No, można byłoby tak skojarzyć. Symbol jednego aparatu. Jak są dwa, to nie miejsce, a odcinek drogi. Jak jest jeden, to miejsce konkretne, te, gdzie stoi fotoradar. Okay? Dlatego prawidłową odpowiedzią tutaj jest, że, że nie.